Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. I dzisiaj stawię czoło kilku waszym mitom, które podesłaliście mi na blogu, które napisaliście w komentarzach pod jednym postem, gdzie właśnie obalam różne mity. I od ostatniego obalania mitów minęło cholera trochę czasu, powiem wam szczerze. Nie wiem dokładnie ile, ale z dobrych kilka miesięcy. Okej, i pierwszy mit od użytkownika Masio6868. Czy jak skręcamy, nie ma animacji na kierownicy? Czy my skręcamy, a w środku nie ma kierownicy? Czy na kierownicy tego nie widać? Ogólnie nie widać w ogóle, jak skręcamy. I kierownica też raczej się nie rusza. Żeby to lepiej sprawdzić, o, teraz na przykład skręcam na boki i nic się nie dzieje, widzicie? Skręcam na boki, nic się nie dzieje, więc mit jest obalony. Raczej tutaj nic się nie rusza, to jest za stary NFS. W sensie za stary silnik gry, żeby tutaj było takie coś zaimplementowane. Następny mit od Waga po prostu, taki nick. Czy Lancia Delta Integral Evolution ma lepszy skręt niż McLaren F1? Co znaczy lepszy? Czy lepiej pokonuje zakręty, czy ma ostrzejszy ten skręt, w co nie wierzę? Czy że mniej prędkości traci na zakrętach, co zresztą bardzo trudno sprawdzić, bo McLaren, gdyby jeździł z taką prędkością jak Lancia Delta, to po prostu by skręcał chyba w miejscu o 360 stopni. Nie, a tak szczerze to na pewno McLaren ma lepszy skręt. No ale trzeba to jakoś sprawdzić, tak? Może będziemy jakąś szybko... Nie, no to nie da rady tego jakoś sprawdzić sensownie. Cholera. Ha. Dobra, przypuśćmy, że jedziemy 100 na godzinę. Jadę sobie 100 na godzinę, przypuśćmy, tak? I skręciłem. I co? Jak to mam sprawdzić? Ale sobie 100 na godzinę i przy prędkości 100 na godzinę jak skręcam? Skręcam... Tak sobie, nie najlepiej. Zaraz sprawdzimy F1, jak skręca przy prędkości 100 km na godzinę. W ogóle jadąc 100 km na godzinę to się tak dziwnie trochę jedzie w tym mordzie, prawda? Moim zdaniem ta prędkość jest w ogóle nieadekwatna do tego, co się dzieje w grze. Samochody powinny się poruszać dużo szybciej z taką prędkością, mieć więcej, przede wszystkim więcej bezwładności, tak? No ale to jest gra arcade'owa, więc co się będę tutaj czepiał? Lucek, daj na wstrzymanie. Dobra, i bierzemy tego koksa i sprawdzamy, jak będzie skręcało F1 przy prędkości 100 km na godzinę. Jedynka, dopiero dwójkę wbijam przy stówie. Dobra. No i jak skręca F1? W miejscu. Także tutaj, drogi kolego, no F1 raczej jest niekonkurencyjna pod względem skrętu. On nie jest mocny. Ona po prostu... Ten samochód w ogóle nie traci prędkości na zakrętach. To jest jego atut. I nie można porównać tutaj dwóch takich samochodów, które właściwie są z dwóch odrębnych klas i tak dalej, więc mit moim zdaniem jest troszeczkę bez sensu, tak? Bo następny mit jest od jakiegoś gościa, Guest, czyli od osoby, która nie chciała po prostu wprowadzać swojego niku do mojego systemu komentarzy na blogu. Ale czy jest możliwość uderzenia w górną krawędź tego tutaj miejsca? Tego budynku, można tak powiedzieć, tak? Bardzo prosto jest uderzyć... Cholera, jak się tu używało ręcznego. Bardzo prosto jest uderzyć po prawej stronie. To jest właściwie... Trzeba tego unikać praktycznie, jak się jedzie klasą S. Ale czy da się przypieprzyć w środek? Myślę, że to jest osiągalne właśnie tym samochodem. Cholera, o, przypomniałem sobie, czym się tu używa ręcznego. Dobra. Tym samochodem jest to jak najbardziej osiągalne i sprawdzamy sobie to.
Tylko trzeba użyć nitra, to zdecydowanie, bo teraz będę jechał za wolno. Oj, nie udało się. Uwaga, uwaga. O! Czyli mit potwierdzony. Da się jak najbardziej przypieprzyć w górę. Kolejny mit jest od Dan Wster. Dan Wster. Czy Lamborghini Murcielago LP640 można palić kapcia? No mit bardzo łatwy do potwierdzenia. Po prostu wystarczy wziąć Murcielago. Aj, chodź tu Murcielago. LP640. Zakładam, że chodzi ci o zwykłą, zadaszoną wersję. Już sprawdzamy. Naciskam strzałkę do przodu i do tyłu i dzieje się takie coś. A zobaczymy, jeśli puszczę trochę hamulca, czy będzie się dało palić kapcia. Nie da się. Nie da się palić kapcia. Jedynie co można zrobić Murcielago, to wam pokażę. O, dalej, dalej, driftuj. O, nie chcę coś. Coś się obraziło tym Murcielago. A, no nie chcę wejść w ten... Cholera. O, już prawie. No nie da rady. Za wolne mam. Nie mam w ogóle tu części, ale gdyby było szybsze, mógłbym tutaj zrobić takie bączki paląc kapcia i tylko tyle można zrobić właściwie w tym Murcielago. Więc mit, ja wiem, odpalony, potwierdzony, po prostu odpowiada na pytanie, że nie da się palić kapcia. Tomasz Tomaszczyk. Jeśli uderzymy samochodem w przydrożne parkometry, to czy wypadną z nich monety? To bardzo fajnie można sprawdzić. Parkometry są na przykład tutaj. I pojedziemy sobie myk, myk, myk. Wydaje mi się, że tutaj wypadają jakieś takie, jakaś taka chmura czegoś i to być może ma być imitacja monet. Mamy tu parkometr. Uwaga! Skupcie się. Nie, tylko jakieś iskry poleciały. Nie, słuchajcie, to nie iskry, to są monety. Uwaga, zobaczcie. Monety. Złote monety. To nie są iskry, to są monety. Jeśli ktoś słabo widzi, to okulary. Czyli mit potwierdzony. Można, znaczy gdy się uderzy w parkometry, to wyskakują z nich monety. Co jest ciekawe, bo ja zawsze myślałem, że to są iskry. Czego jeszcze można się dowiedzieć o tej grze? Kolejny mit od Gabriel Rekus. Czy samochodem da się stanąć dęba? Jeśli wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby stanąć na tylne koła rodem z filmu Szybcy i Wściekli, gdy właśnie Don chyba, tak? Stanął na tylne koła w Dodge'u Chargerze RT. I jedyny samochód, jaki myślę, że mógłby wykonać to zadanie, to jest Caterham R500. Zjawisko bardzo łatwo wywołać w jeden sposób. Mam tu na myśli start wyścigu, ale potrzebna jest do tego druga osoba. To znaczy, ja jadę normalnie Caterhamem, a druga osoba nagrywa film, jak ja nim startuję. I w momencie, gdy używam Perfect Startu, widać, że Caterham strasznie dziwnie się zachowuje. I potrafi czasami być, po prostu taka sytuacja, że Caterham jedzie na dwóch kołach od startu, tylko nie staje tak dęba, tylko dziwnie tak jest na boku jakby. Nie wiem, jak to mam inaczej wytłumaczyć. Ale ogólnie wydaje mi się, że to jest niemożliwe, aby to wywołać od tak z... Nie wiem... Korzystając z fizyki tej gry, jak ja teraz sobie jeżdżę, tak? Jest to możliwe tylko i wyłącznie... można to wywołać tylko i wyłącznie z... poprzez jakieś tam braki w synchronizacji, tak? Jakieś tam błędy w synchronizacji. A tak normalnie stojąc w miejscu i startując nawet z nitrem,
nie ma takiej możliwości. Więc tutaj mito balony. Nie można stanąć dęba w tej grze. Przynajmniej ja nie mam pomysłu, jakby można było takie coś wykonać. Okej, tyle mitów na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli macie jeszcze jakieś mity, to podsyłajcie mi na mojego bloga. Macie link do bloga, a po prawej stronie jest odnośnik do posta, gdzie właśnie możecie umieszczać swoje komentarze z propozycjami mitów, które miałbym obalić. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i na razie. Do zobaczenia. Hej.